Cześć. Wielu właścicieli własnych ujęć ma problem z przekroczeniem żelaza w wodzie. Dopuszczalna norma to 0,2 mg żelaza na litr wody, jednak często zdarza się, że ta wartość jest przekroczona nawet kilkudziesięciokrotnie. Jak walczyć z tym problemem? Za moment wszystko Wam opowiem. Sposobów na odżelazianie wody jest wiele. Dobór jednego z nich do konkretnego przypadku jest uzależniony od wielu czynników, takich jak stężenie żelaza i manganu, odczynu pH, zapachu, utlenialności, mętności czy występowania jonu amonowego. Zawsze warto zacząć od zlecenia analizy wody. Dopiero po otrzymaniu wyników należy skontaktować się z ekspertem i dobrać odpowiednią metodę uzdatniania. Metody odżelaziania można podzielić na dwa rodzaje. Metody z wykorzystaniem środków chemicznych, takich jak sól i nadmanganian potasu, oraz metody z wykorzystaniem wstępnego napowietrzania. Pierwsza metoda polega na usuwaniu żelaza na zasadzie wymiany jonowej. Tego typu złoża są najczęściej stosowane do zmiękczania wody, lecz jeśli woda nie jest bardzo zażelaziona i mętna, odpowiednio przygotowany jonowymiennik, np. Ecoperla Multitower, może jednocześnie zmiękczać wodę i skutecznie usuwać żelazo. W przypadku złóż jonowymiennych regenerację przeprowadza się za pośrednictwem roztworu solanki. Drugim sposobem na żelazo w wodzie jest wykorzystanie złóż regenerowanych nadmanganianem potasu. Takie złoże jak Greensand można stosować przy wodach o większych przekroczeniach żelaza. Regeneracja przeprowadzana jest silnym środkiem utleniającym. Jeśli jednak dojdzie do awarii lub nieprawidłowej regeneracji, z kranu może popłynąć silnie brudząca, fioletowa woda, która stanowi zagrożenie dla zdrowia. Zdecydowanie bezpieczniejszą i skuteczniejszą metodą odżelaziania jest proces oparty o wstępne napowietrzanie wody bez użycia żadnych środków chemicznych do regeneracji. W tym przypadku mamy do czynienia z dwoma typami urządzeń. Pierwszym z nich jest Ecoperla Sanitower. Ten odżelaziacz jest szczególnie polecany przy bardzo dużych przekroczeniach żelaza i silnym zapachu wody. Przed stacją wymagany jest montaż z wężki napowietrzającej lub sprężarki oraz bezprzeponowy zbiornik hydroforowy. Zwężka lub sprężarka napowietrzają wodę. Potem wpływa ona do hydroforu, gdzie zachodzi wstępne utlenianie żelaza, które następnie częściowo się wytrąca. W kolumnie ze złożem zachodzi kataliza, czyli przyspieszenie procesu utleniania żelaza. Wytrącone żelazo w formie nierozpuszczalnej zatrzymywane jest na złożu, a do odbiorcy trafia oczyszczona woda. Drugi typ urządzenia nie wymaga montażu zwężki i zbiornika bezprzeponowego, ponieważ wewnątrz butli ze złożem znajduje się komora sprężonego powietrza. Tę funkcjonalność wykorzystuje m.in. Ecoperla Oxytower. W odżelaziaczach z komorą sprężonego powietrza cały proces wygląda podobnie. Różnica polega na tym, że powietrze zasysane jest bezpośrednio do urządzenia i tam woda jest napowietrzana tuż przed trafieniem na złoże, na którym zachodzi katalityczne utlenianie i filtrowanie żelaza. Z uwagi na nieco słabsze natlenianie wody, ten typ odżelaziaczy sprawdzi się przy nieco mniejszych stężeniach żelaza. W obu metodach z napowietrzaniem do regeneracji złoża wystarczy płukanie wsteczne samą wodą bez dodatków chemicznych. Jak widzicie, odżelazianie wody nie należy do najprostszych. Dobór optymalnej technologii zależy od wielu czynników. Przed doborem odpowiedniego systemu odżelaziania najlepiej skonsultować się z działem technicznym i omówić możliwości, które sprawdzą się w danym przypadku. Ode mnie to już wszystko. Zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału i kliknięcia łapki w górę pod tym materiałem. A jeśli nasunęły Wam się dodatkowe pytania, piszcie na pomoc@ecoperla.pl. Do zobaczenia!